Hej, to Banshee, jeśli oglądacie ten filmik, bo myśleliście, że naprawdę mam takie tatuaże, to nie, to tylko takie fejkowe. No, ale nie zmienia to faktu, że dzisiaj naprawdę pokażę wam mój nowy tatuaż. I najpierw powiem wam, że jeśli oglądaliście 7 odcinek Ciastka, to wiecie, że miałam 2 lata na YouTubie. 2 lata już na YouTubie robię te filmy i tak dalej, dlatego ten tatuaż jest takim trochę... Sami zobaczcie, wytatuowałam sobie aparat, teraz widzicie go do góry nogami, ale fotografia, filmy to wszystko jest moją pasją, dlatego ten YouTube to się wszystko z tym wiąże i na tą rocznicę, taką dwurocznicę postanowiłam zrobić sobie taki tatuaż. Nie jest to taki normalny aparat, nie chciałam, żeby on wyglądał tak realistycznie, że po prostu wszystko tak idealnie, jakbym miała taki prawdziwy, ładny aparat na ręce, nie. Chciałam, żeby on miał taki styl trochę jakby narysowany, ołówkiem naszkicowany, trochę wyjechany, jakby dziecko z przedszkola mi to walnęło jakąś tam kredką. I wydaje mi się, że wyszło mi idealnie, jestem bardzo zadowolona. Możecie sobie zobaczyć, jak to tam wygląda, okej, czy nie okej, czy wam się podoba. To malutki tatuaż, tatuator robił mi to jakieś 15 minut, serio. I wiele osób pytało mnie, dlaczego nie wstawię tutaj tatuaż, od razu zrobię tatuaż, czemu nie wstawię zdjęcia. Powiem wam tak, gojenie i to wszystko, to jest problematyczna sprawa. Nawet teraz po tygodniu tatuaż nie wygląda idealnie, ale już chciałam wam pokazać, bo tam wszyscy byli niecierpliwi. Na początku, wiadomo, opuchnięty, krew. Pierwsze 3 dni to w ogóle lepiej nawet samemu nie patrzeć na to. Później schodzi ci skóra. Także też nie jest za dobrze, bo musisz cały czas tą skórę taką przemywać i przemywać i kremować i tak dalej. I u mnie, nie wiem czy u wszystkich, raczej nie u wszystkich, każdemu inaczej to się goi i tak dalej. U mnie po tygodniu wygląda to jako tako, chociaż uważam, że i tak naprawdę taki idealny on będzie za miesiąc. Sami rozumiecie, jak to jest z tatuażami, ale wracając do wzoru, do tego aparaciku, do tego wszystkiego, powiem wam tak, że fotografia i filmy i to wszystko to jest moja pasja. Ja od dziecka to kocham, od dziecka kochałam kręcić i występować i sama robić jakieś materiały, ogólnie sztukę jakąś tworzyć, coś. Jestem takim twórcą. Także wydaje mi się, że taki aparat to naprawdę okropnie pasuje do mnie, wręcz zbyt pasuje do mnie. Nie lubię aż tak oczywistych tatuaży. I cieszę się, że już minęły te 2 lata na YouTubie. Kanał, jak sami widzicie, dobrze się rozwija, wręcz wszystko dzięki wam, wam naprawdę jest niesamowicie. Przyszły rok, mam nadzieję, będzie superowy i już niedługo gwiazdka. Mogę pokazać wam moje inne tatuaże, ale... Ej, tak w ogóle ten aparat to jest mój 6. tatuaż, 6. dziara. Dopiero w sumie dziwię się trochę, że dopiero. Następną dziarę planuję sobie za jakiś miesiąc zrobić, ale ona się wiąże z nowym programem, a tego już nie mogę nic mówić, bo wiecie, już powoli Ciastko się kończy, 7. odcinek był. I teraz w tym tygodniu naprawdę będzie gość, bardzo fajny gość, także możecie czekać i tak dalej. I w zasadzie mamy jeszcze trochę czasu, także zobaczcie sobie teraz moje wszystkie tatuaże, napiszcie w komentarzu, który wam się najbardziej podoba. No i tak zakończmy ten filmik. Piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, wejdźcie do mojego fanpage'a na Instagrama i na mój sklep z koszulkami, zarąbiste moje koszulki. Jestem z nich zadowolona. Z kubków też. Wszystkiego w sumie. Dziękuję wam bardzo za wszystko, za te super 2 lata, za te super wszystko, za to wsparcie, za to... O matko, i dziękuję i pa pa. Mm.